W Januszkowicach odbyły się powiatowe uroczystości z okazji Dnia Matki. Tradycją tego święta jest przyznawanie tytułu i statuetki zasłużonej matki, a także wyróżnienia za prowadzenie kronik KGW. Wszystkich gości przywitał Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, oraz Anna Mikrut, przewodnicząca kół gospodyń wiejskich powiatu dębickiego. Idea niezwykle istotna, cenna. Rodzina jest najważniejsza. Jak wiemy, z czasów historycznych do dziś nie ma silniejszej jednostki społecznej, struktury, części tej struktury niż rodzina. No a wiadomo, że najważniejszym elementem albo jednym z ważniejszych jest mama. Święto mamy, czy Dzień Matki, obchodzimy zasadniczo jutro. Ale dziś już rzeczywiście jesteśmy w Januszkowicach, gdzie panie z koła gospodyń wiejskich zorganizowały właśnie takie uroczyste święto, spotkanie, będzie uroczysty obiad, będą na pewno jakieś krótkie słowa, które pewnie i panie z kół gospodyń wiejskich, i my, ja, pewnie Ewelina, pani wicestarosta, skierujemy do tych wszystkich pań z kół gospodyń wiejskich. No a później będzie to właśnie piękna uroczystość, wręczanie róż, takich statuetek w kształcie róż, żeby docenić trud, który każda kobieta będąca matką wkłada w wychowanie dzieci, ale również w takie budowanie więzi, budowanie rodziny, dbanie o tą rodzinę. Bardzo jestem zadowolona, że jednak koła gospodyń z całego powiatu kultywują tą tradycję i spotykamy się co roku w innym sołectwie czy w gminie, zależy kto ma miejsca dużo. I cieszymy się, że możemy uczcić takie właśnie święto, jak jest święto Matki. Życzenia wszystkim mamom złożyła także Ewelina Kuś, wicestarosta powiatu dębickiego. Jestem mamą fantastycznej córki, dlatego wszystkim mamom, tak jak i sobie, chciałabym przede wszystkim życzyć zdrowia. Zdrowie jest najważniejsze, daje nam to siłę na to, żeby wychowywać dzieci, pracować, dbać o nie. A wszystkim mamom również szczęścia, spełnienia, zadowolenia z życia, no i pociechy z tych naszych pociech. Na pewno takie spotkania są potrzebne. Panie się integrują, działają w kołach gospodyń, mają różne imprezy, mają zjazdy, mają spotkania, ale ta impreza jest wyjątkowa. Wyjątkowa ze względu na to, że nie tylko doceniają swoją pracę dla społeczności, ale to, że wychowały dzieci, że poświęciły swój czas, poświęciły swoje życie właśnie dla wychowania dzieci w taki tradycyjny polski sposób. Jedną z nagrodzonych pań była Maria Mączka z gminy Dębica. Czy jestem dumna? To naprawdę jest mało powiedziane. Jestem po prostu w niebo wzięta, zauroczona i wdzięczna, że ktoś docenił tak ciężką pracę. A czego pani życzy sobie i innym mamom z okazji Dnia Mamy? Pogody ducha. Dużo uśmiechu. I tyle. Wśród nagrodzonych kronikarek była Renata Szarek z KGW w Bukowej, która mówiła, jak ważne są spotkania kół gospodyń wiejskich z całego powiatu dębickiego. Jest to łączenie nowoczesności z tradycją, bo o tradycję zawsze dbamy i żeby ona istniała. I spotkania prowadzą do tego, że po prostu nawiązujemy przyjaźnie. Jest miło, poznajemy się, potem możemy się spotkać kolejnym razem. No jest po prostu bardzo miło. Dyplomy i złote róże wręczali starosta Piotr Chęciek, wicestarosta Ewelina Kuś, Mirosław Miczek, zastępca burmistrza Pilsna, a także Paweł Ciszczeń, radny Rady Powiatu Dębickiego i Zbigniew Kowalski, burmistrz Brzostku. Główni organizatorzy spotkania to powiat dębicki oraz Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych powiatu dębickiego. Dla wszystkich gości zagrała kapela Jodłowianie. Najmilejsza w życiu jest mi.